Witam. W dzisiejszym odcinku stwory z rosyjskich wierzeń w postaci ptasi. Gamajun pochodzi z rosyjskiego folkloru. Według podań Gamajun był ptakiem z głową i piersiami kobiety. Był on wysłannikiem bogów. Miał on wszelką wiedzę o świecie, o powstaniu bogów, o przyszłości i przeszłości. Chętnie dzielił się on tą wiedzą z tymi, którzy chcieli tego posłuchać. Wtedy to śpiewał im historię o bogach, przyszłości i przeszłości. Według rosyjskiego folkloru nadlatywał on ze wschodu, czemu towarzyszyły straszne burze. Kolejnym stworem jest Alkonost. Alkonost, stwór w postaci ptasiej o głowie kobiety. Alkonost miał piękny głos, a ci, którzy go usłyszeli, nie chcieli już słuchać niczego innego. Rosjanie wierzyli, że Alkonost składa jaja na plaży i turla je w kierunku morza. A gdy któreś z nich pęknie, wtedy zrywa się straszliwa burza, a na morzu pojawia się sztorm. Alkonost był często mylony z syrenami, z rosyjskiego syrinami. Jednak nie był on wrogo nastawiony do ludzi, tak jak syriny. Z ciekawostek, Alkonost wywodzi się z greckich wierzeń, od imienia bogini Alkone, zmienionej w zimorodkę. Syriny, kolejny stwór z podań rosyjskich. Syriny były ptakami o głowach i piersiach kobiet. Według rosyjskich podań zamieszkiwały one ziemie indyjskie, czyli okolice Eufratu. Syriny, tak jak w mitologii greckiej, śpiewały piękne pieśni, a ci, którzy je usłyszeli, umierali. Dlatego syriny są często symbolem smutku, cierpienia i rozpaczy. Są przeciwieństwem alkonostów, które symbolizują szczęście i radość. I czwartym, już ostatnim, jest żarptak z rosyjskiego żarptica, zwany również cud żarptakiem. Wywodzi się on z baśni rosyjskich, prawdopodobnie również z wierzeń słowiańskich, w których jest demon Raru, który również jak żarptak występował w postaci ognistego złotego ptaka. Według rosyjskich baśni żarptica miał wygląd pawia, którego pióra płoną żywym ogniem, a ten, kto znajdzie pióro żarptaka, ma wielkie szczęście, bo mają one magiczne moce. I to koniec historii o demonach, stworach w postaci ptasi występujących w rosyjskim folklorze. Zapraszam do subskrybowania, no i cześć.